Czy człowiek ma duszę? Wielu ludzi, w szczególności wyznawców religii monoteistycznych, wierzy, że tak. W końcu to ona ma nam umożliwić nieśmiertelne życie po śmierci. Ale też w coś na kształt duszy wierzą też ludzie nie wyznający żadnego konkretnego wyznania. Koncepcja duszy jest też bardzo stara i sięga czasów starożytnych, a nawet według niektórych argumentów prehistorycznych. Można więc chyba powiedzieć, że człowiek wierzy w duszę intuicyjnie, wiąże ją ze swoją samoświadomością. Czy jednak istnienie duszy podpowiada nam bardziej nasza intuicja, czy może nadzieja oraz lęk przed śmiercią? Ja sam chyba jestem dość ciekawym przykładem tej kwestii, bo choć nie wierzę w życie po śmierci, to generalnie lubię używać sformułowania dusza, ma ono w sobie coś poetyckiego, artystycznego. W kwestiach poruszania jakichś takich najgłębszych strun, najgłębszych warstw w sobie, czasami kwestii artystycznych, czasami jakiejś takiej bardzo dużej bliskości i zrozumienia z drugim człowiekiem, gdzieś ta metafora duszy bardzo do mnie przemawia. Dlatego, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy człowiek może mieć duszę, trzeba by najpierw spróbować opisać, czym taka dusza ma w ogóle być. Przedstawię wam pokrótce w tym celu poglądy na temat duszy Platona, Arystotelesa i Tomasza Zakwinu, które są dość aktualne i na ich podstawie, jak współcześni filozofowie, próbują argumentować, dlaczego dusza ludzka może, czy nawet musi istnieć. Temat ten nie jest też aż tak abstrakcyjny, jakby się mogło wydawać, bo jeżeli nic na kształt duszy nie istnieje, to może to mieć ogromne konsekwencje nie tylko dla naszego potencjalnego przyszłego życia, ale też dla tego tu na Ziemi, na przykład konsekwencje prawne i społeczne. Zaciekawiłem Was? To zostańcie ze mną. Filozofia ludzkiej duszy. A w dzisiejszym materiale będę się opierał na bardzo ciekawej książce Umysł, mózg i wolna wola brytyjskiego filozofa Richarda Swinburna. Autor, emerytowany profesor Oxfordu, w oparciu o swoją ogromną wiedzę filozoficzną, ale także najnowsze odkrycia neuronauki, próbuje odpowiedzieć na pytania przede wszystkim o wolną wolę człowieka, czym ona jest, czym ona się wiąże i po drodze do tej wolnej woli analizuje też zagadnienie duszy, nad którym chciałbym się dzisiaj zatrzymać. Książka, myślę, że przypadnie do gustu wszystkim amatorom filozofii i nie trzeba tutaj być wielkim specjalistą. Autor bardzo fajnie tłumaczy, dochodząc do najważniejszych punktów swojej opowieści. Polecam mocno, link znajdziecie w opisie tego materiału. A teraz zobaczmy, co wynika z książki dla naszych dzisiejszych rozważań o duszy. Rozdział pierwszy. Czym jest dusza? Temat duszy, jak wspominałem, zajmował ludzi od dawna. Sporo miejsca poświęcił mu chociażby Platon. W swoim traktacie Fedon stwierdza on ustami Sokratesa, że dusza jest tym, co musi wejść w ciało, aby było żywe. Platon postrzega więc ludzką duszę jako rodzaj esencji, która musi połączyć się z fizycznym ciałem, żeby dopiero stworzyć pełnego, prawdziwego człowieka. Jak pisze autor, Platon używa terminu psyche na oznaczenie istotowej części człowieka. Aby istnieć, potrzebuje tylko czystej części mentalnej, mojej duszy. Moja dusza jest więc nośnikiem mojej tosiowości. Dla odmiany Arystoteles utrzymywał, że dusza jest formą ciała, w zupełnie innym sensie niż Platon. Dusza jest dla Arystotelesa zbiorem pewnych własności, które ktoś musi mieć, aby być człowiekiem. Na przykład kształt ciała, sposoby zachowania i myślenia. Dusza ludzka jest więc taka sama u wszystkich ludzi. Kiedy kawałek materii zostaje obdarzony tymi własnościami, to jest, jest przesycony przez ludzką duszę, staje się człowiekiem. To, co odróżnia zaś człowieka od innego człowieka, to odmienna materia, z której każdy człowiek, to jest każde ludzkie ciało, jest zbudowany. Tomasz Zakwinu rozwijał koncepcję Arystotelesa, twierdząc, że dusze ludzkie dodatkowo są nieśmiertelne i mogą żyć bez ludzkiego ciała, na przykład w niebie, oczekując na połączenie się z tym ciałem po sądzie ostatecznym. Ale czy oznacza to, że po śmierci, na przykład w niebie, wszyscy jesteśmy identyczni? Jak pisze autor, Tomasz Zakwinu twierdzi, że dusza jest indywidualizowana przez ciało, do zajmowania którego jest przystosowana. Dusze różnią się od siebie, ponieważ mają stosunek przystosowania do różnych ciał. W przeciwieństwie do normalnych form, dusza ludzka może być przystosowana tylko do jednego ciała. To oczywiście tylko teorie i żadnej nie da się udowodnić, ale analizując je, już możemy natrafiać na pewne paradoksy. Na przykład, skoro Tomasz Zakwinu twierdził, że nasza dusza może żyć po śmierci naszego ciała, to musi ona być bytem niejako
myślącym, obdarzonym własnymi procesami myślowymi. Z drugiej strony wiemy, że nasze ciało potrafi produkować procesy myślowe, a więc są one też fizyczne. I teraz, jeżeli dusza żyje w ciele, to mamy niejako dwa umysły, czy te umysły w jakiś sposób się ze sobą łączą, czy ze sobą konkurują, czy to się wyklucza, czy to daje jakąś dodatkową jakość, no to już są pewne trudne do odpowiedzi pytania. No dobrze, ale czemu takie różne rozważania i paradoksy na temat duszy mogą w ogóle służyć? Rozdział drugi. Czy brak duszy wyklucza naszą tożsamość? Zastanawialiście się kiedyś, że skoro człowiek zmienia się przez całe życie, to co decyduje o tym, że teraz i w przeszłości jest tą samą osobą? Bo czy ja dzisiaj i ja 20 lat temu to samo ja? Dla tak zwanych animalistów człowiek o tyle pozostaje tą samą osobą, o ile zgadzają się jego komórki. Ale teraz, czy jeżeli przeszczepimy na przykład jakiś organ od innego człowieka, to dalej to będzie ta sama osoba, czy będzie to jakaś mieszanka tych dwóch osób? Inne teorie zakładają, że człowiek to nie tylko kryteria fizyczne, ale także psychologiczne i o naszej tożsamości decydują też na przykład nasze doświadczenia czy procesy mentalne. Ale teraz, jeżeli ktoś dozna uszkodzenia mózgu i na przykład straci całą pamięć albo zmieni mu się zupełnie charakter, to znów, czy pozostanie tą samą osobą? Jest też taki popularny pogląd, że ponieważ komórki naszego ciała cały czas się zmieniają, to co 7 lat w zasadzie w człowieku nie zostaje ani jedna ta sama komórka z przeszłości. Ale nie jest to do końca prawdą, bo nie dotyczy to czego? Naszego mózgu. Autor proponuje w tym miejscu eksperyment myślowy. Choć zaawansowane przeszczepy neurologiczne są na razie u ludzi poza zasięgiem obecnej medycyny, to jednak możemy być prawie pewni, że w przyszłości będą możliwe. Kwestia wydajności i precyzji pewnych procesów. Dlatego możemy pobawić się naszą wyobraźnią. Czy jeżeli przeszczepimy człowiekowi kilka komórek mózgowych od drugiego człowieka, to pozostanie on nadal tą samą osobą? Pewnie odpowiemy, że tak. A co jeżeli wymienimy mu cały mózg? Czy człowiek pozostanie sobą, czy będzie już tym drugim człowiekiem, ale w innym ciele, czy może jeszcze jakimś trzecim bytem? Ta cała gimnastyka mentalna jest o tyle istotna, że doprowadza filozofów do ściany i poszukiwania odpowiedzi na pytanie, co w takim razie sprawia, że człowiek pozostaje sobą, niepowtarzalną istotą przez całe swoje życie. Oznacza to, że muszę mieć jakąś część niefizyczną, to jest część, która jest czystą substancją mentalną, która sprawia, że jestem mną i której wcześniejsza osoba, nawet jeśli pod każdym innym względem była taka sama jak ja, nie miałaby, gdyby nie była mną. Możemy nazywać tę niefizyczną część mnie moją duszą. Jak więc widać, dowodem autora na istnienie duszy jest niejako konieczność znalezienia takiej koncepcji, która poskleja bardzo problematyczne wątki w naszym funkcjonowaniu, w naszej tożsamości. Mnie nie do końca to tłumaczenie, mówiąc szczerze, przekonuje. Nie wątpię, że jako ludzie bardzo pragniemy poczucia ciągłości, bycia niepowtarzalną istotą, jedyną w swoim rodzaju, posiadania swojej tożsamości, ale może trochę jak w buddyzmie jest to pewnego rodzaju iluzja, na którą po prostu uparły się nasze umysły i nie dowodzi to wcale istnienia duszy. Ale jeżeli mamy rację, to jako ludzie mamy spory problem. Rozdział trzeci. Nie ma duszy, nie ma konsekwencji. Znacie pewnie powiedzenie, hulaj dusza, piekła nie ma. Ale skoro nie ma duszy, to tym bardziej nie ma piekła, więc niejako możemy na ziemi robić, co chcemy, skoro nie grozi nam żadna kara po śmierci. Nie no, oczywiście nie możemy na ziemi robić, co nam się żywnie podoba, bo zostaniemy za swoje czyny na przykład ukarani przez wymiar sprawiedliwości. Ale jeżeli nie ma duszy i związanej z nią tożsamości, to i sam wymiar sprawiedliwości robi się dość problematyczny. Jeżeli nie istnieje dusza lub coś, co sprawia, że ja dzisiaj to ta sama osoba, co ja w przeszłości, to jak na przykład można ukarać jakiegoś człowieka na karę, nie wiem, 10-20 lat więzienia za popełnione zbrodnie, skoro za te kilka lat, za te 20 lat, to już będzie zupełnie inna osoba, która nie jest też powiązana ze swoimi czynami z przeszłości. Jaki sens w takim wypadku miałaby jakakolwiek odpowiedzialność prawna czy społeczna? Jak miałyby funkcjonować rodziny, zawieranie małżeństw czy odpowiedzialność za dzieci? Jeżeli więc ciągłość naszej istoty jest tylko iluzją naszego umysłu, to jest bardzo potrzebną nam iluzją. A może rzeczywiście istnieje dusza i to wszystko ma dużo więcej sensu? Dajcie koniecznie znać w komentarzach, jak wy myślicie, jak wy sobie
filozoficznie tłumaczycie ten, jak się okazuje, całkiem zawiły i praktyczny problem. A jeżeli zaciekawiły Was rozważania Richarda Swinburna i jego książka Umysł, mózg i wolna wola, to link do niej znajdziecie w opisie tego odcinka. Ja myślę, że warto po nią sięgnąć, jeżeli lubicie takie filozoficzne rozważania. Ja się już żegnam, dajcie koniecznie znać kciukiem, czy Wam się podobało, czy też nie. Zostawcie też subskrypcję, jeśli chcecie wracać i widzimy się już niedługo. Do zobaczenia.